Co roku młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kraśnickiego ma okazję spędzić jeden dzień nieco inaczej. Z dala od lekcji i nie w szkole, ale na świeżym powietrzu. Uczniowie mogą spotkać się, porozmawiać ze sobą i zintegrować się. A to wszystko dzięki imprezie sportowo-kulturalnej, którą cyklicznie organizują szkoły średnie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku. 25 maja już po raz czwarty odbyły się licealia powiatu kraśnickiego. Ich gospodarzem był zespół szkół nr 3. To jest próba może oderwania młodzieży od codziennego natłoku, a że kończy się rok, to mają naprawdę dużo zajęć w związku z uzyskaniem bardzo dobrych ocen na koniec roku. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji na ten dzień. Uczniowie mogli wziąć udział w zawodach sportowych, w tym bubble football, turnieju Babingtona, rzutach frisbee, czy sprawdzić swoją wiedzę w kłudzie polonistycznym. Nasz punkt to miejsce, gdzie odbywa się quiz polonistyczny, który sprawdza wiedzę na temat literatury, ale też treści związanych ze stylistyką, z gramatyką języka polskiego. I większość pytań dla nas jest łatwa, dla młodzieży raczej też pojawiają się małe potknięcia. Ale myślę, że to jest świetna zabawa przede wszystkim dla młodzieży, a nie tylko możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i kompetencji. W trakcie licealiów odbył się pokaz robienia masła w wykonaniu Szczepana Igmaczyńskiego, połączony z degustacją. Była także giełda kolekcjonerska Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów. Witam wszystkich. Czwarty raz Kraśnicki Klub Kolekcjonerów wystawia się na licealiach. Poprzednio robiliśmy wystawy w Reju, później na Górce i teraz drugi raz w mojej macierzystej szkole, zespole szkół nr 3 w Kraśniku. Wspomaga mnie kolega Szczepan Gaczyński z pokazem robienia masła i degustacją na chlebku z piekarni Kazimierza Wojciszyna oraz nowy kolega w naszym klubie, Sławek Stręciwik z Wilkołaza, który jest największym specjalistą od broni białej w powiecie kraśnickim. Odbyły się również pokazy zapaśników oraz wizażu i stylizacji. Czy uważasz, że takie licealia są potrzebne? W pewien sposób tak. Myślę, że to jest jednak takie złączenie. Wszystkie szkoły mogą się zebrać i jakoś ten czas spędzić razem, wolne od szkoły jest. Licealia są w porządku, całkiem fajna impreza, dużo osób, jest się na co popatrzeć. Ogólnie fajnie, polecam. Wiele emocji dostarczył mecz piłki nożnej, rozegrany między uczniami i nauczycielami, który zakończył się wygraną uczniów wynikiem 11-0. Poziom niezły, uczniowie chyba lepszy prezentowali, ale my tam już jesteśmy, także staraliśmy się nawiązać równorzędną walkę, ale za mocni byli dla nas. Ograli nas do zera. Mieliśmy sytuacje bramkowe, 3 poprzeczki, no ale nic nie weszło. Za to w karnych byliśmy lepsi. Ogólnie licealia to jest fajna zabawa. Najbardziej podoba nam się chyba ten bubble football. No, pan Marek też nas zachęca, żeby poznać trochę historii przymiotu. Będą, tak to będzie fajnie.
Podczas tegorocznych licealiów młodzież mogła posłuchać występów takich zespołów jak Filet, Maszyna czy DJ Ox. Tutaj taka jedna, co ma chyba serce z rewna.